Korzystając z długiego sierpniowego weekendu, byliśmy jakiś czas temu w Bolesławcu, gdzie miała miejsce 30. już edycja Święta Ceramiki, zatem jubileuszowa edycja. Reportaż z tej naszej wizyty w Bolesławcu jutro na naszym kanale. Natomiast w tym materiale filmowym chcielibyśmy Wam zaprezentować wyjątkowe miejsce, w którym byliśmy, udając się do Bolesławca. Magiczna Pławna, tak nazywa się to miejsce, zlokalizowane jest w niewielkiej wsi w Pławnej Dolnej. Ta wioseczka jest zlokalizowana niedaleko Lwówka Śląskiego. Jadąc od strony Jeleniej Góry do Bolesławca, nie ma wyjścia, musicie przejechać przez w Pławną Dolną. Wtedy dalej udajecie się w kierunku Lwówka Śląskiego i później już do Bolesławca. Tam dzięki lokalnemu artyście Dariuszowi Milińskiemu powstały trzy wyjątkowe obiekty. Pierwszy z nich to gród rycerski z repliką konia trojańskiego, który jest oczywiście dużo, ta replika jest dużo mniejsza od tego prawdziwego, ale na pewno zainteresuje dzieciaki. Po drugiej stronie ulicy znajduje się zamek legend śląskich z dziedzińcem zamkowym. Natomiast w samym zamku możecie zobaczyć wyjątkowy spektakl. Znajdują się tam lalki wielkości człowieka. Są one poruszane przez animatora za pomocą takich lin. I oglądając ten spektakl, który aktualnie trwa około 20 minut, tam są różne sceny, przechodzi się takim korytarzem i słucha się tych różnych opowieści, ogląda się te sceny. Możecie wysłuchać legend, opowieści o liczyrzepie, o duchu gór, o zamku w Leniu. I ten obiekt polecamy Wam szczególnie. Poniżej kościoła parafialnego pod wezwaniem świętej Tekli w Pławnej Dolnej, to jest około 250 metrów od zamku legend śląskich, znajduje się Arka Noego. Jest ona mniejsza, tak mniej więcej trzy razy od tej starotestamentowej, biblijnej. W środku natomiast znajduje się ciekawa wystawa dotycząca różnych dzieł sakralnych, różnych elementów, też takiej architektury sakralnej. Możemy tam zobaczyć stare prawosławne ikony, różnego rodzaju religijne obrazy, figury świętych, stare jakieś krucyfiksy. Znajduje się tam replika całunu turyńskiego. Za gablotami przedstawione są różnego rodzaju sceny biblijne ze Starego Testamentu. Natomiast najcenniejszym eksponatem jest egzemplarz Biblii pochodzący z XVIII wieku, bardzo dobrze zachowany. Polecamy Wam szczególnie zamek legend śląskich. Żeby zobaczyć trzy obiekty, musicie sobie zagospodarować około półtorej godziny czasu. Cena biletu na te trzy obiekty to 39 zł, bilet ulgowy 29 zł. Można zobaczyć również tylko jakiś jeden wybrany obiekt. Jeżeli jesteście przejazdem, nie macie akurat tyle czasu, to możecie wykupić sobie na przykład tylko bilet upoważniający do wstępu do Zamku Legend Śląskich, który szczególnie Wam polecamy. Wtedy za taki bilet normalny zapłacicie 32 zł, bilet ulgowy 29 zł. Bilety ulgowe upoważniające do wstępu do Arki Noego czy do tego grodu rycerskiego kosztują 26 zł. Po więcej zapraszamy Was do Pławnej, koniecznie zobaczcie to miejsce, natomiast krótka relacja z naszej wizyty tam już za chwilę w tym materiale filmowym. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam do oglądania.
opowieści ludowe, podania i legendy są nieodłącznym elementem kultury każdego regionu. A widziałeś karkonoskie porzeczki, a róże dzikie, płatki ich tłuste, zaklęte pewnie. Ach, tetarze je chętnie skupują, a korzeń mandragory? Czy nie wiesz, stary turniu, że to ziele rośnie pod siedzibą samego ducha gór? Zapragnął kiedyś duch gór poznać bliżej pracę zwykłych ludzi. Przybrał postać młodego chłopaka i zszedł ze szczytów karkonoszy do piechowic, pytając o pracę. Znalazł zatrudnienie jako pasterz świn u Antoniego Glondały i kazał zwać się Jankiem. Gospodarz Glondała przebiegły był bardzo. 6 miał świniopasów i każdemu po 10 świń przypadało. Każdy pilnował ich za 2 grosze dziennego zarobku. Ale gdy przyszedł czas ważenia świn, odkrył gospodarz, że świnie jankowe cięższe i zdrowsze są od pozostałych. Zwolnił więc jednego z pasterzy. Konrad Czernic objął w posiadanie zamek we Wleniu w odległym 1598 roku, a do dziś dnia dusza jego spokoju zaznać nie może. Okrutny ten łupieżca i ciemiężyciel miał straszliwe kaprysy i zachcianki. A gdy mieszkańcy Wlenia nie mogli ich spełnić, rzucił burmistrza do zamkowego lochu. I trzymał biedaka tak długo, aż obywatele spełnili żądania okrutnego Konrada. Budowa naszej arki rozpoczęła się w 2011 roku, a w 2013 zostanie już udostępniona dla zwiedzających. I gdyby policzyć taki czas budowania bez żadnych przerw na zbieranie funduszy, zajęło to 8 miesięcy. I wszystko, co znajduje się tutaj w naszej arce, to są prywatne zbiory naszego właściciela, pana Dariusza Mińskiego, który jest artystą, głównie malarzem. I on przy budowie tutaj zamku i grodu, które powstało o wiele wcześniej niż arka, znajdował pełno piaskowca i przy rozłupowaniu go znajdował w środku muszelki. I skojarzył sobie, że miliony lat temu był to ocean i to zainspirowało go właśnie do budowania Arki Noego i zbierania tutaj eksponatów sakralnych, bo sam w sobie pan Dariusz jest niezbyt wierzącą osobą i wszystkie belki konstrukcyjne, tutaj deski, którymi są obite boki, czy drewno, z którego jest zrobione, są zrobione gabloty, pochodzą z odzysku, z rozbiórki starych stodół i domów i wiek niektórych liczy się nawet na około 150 lat. Stąd też właśnie też taki specyficzny zapach tutaj w środku arki, szczególnie jak jest ciepło na zewnątrz.